Hej, tu Adam i witam na moim kanale. Jako, że niedługo mamy tłusty czwartek, tak postanowiłem dzisiaj przygotować troszeczkę odchudzoną wersję faworków, więc chodźmy do kuchni. Do przygotowania mojej wersji faworków będziemy potrzebować szklanki mąki, 1 do 2 łyżek miodu, śmietany 4 łyżki, 4 żółtka. Teraz wszystko będziemy mieszać razem. Na początku zaczniemy od przesiania mąki. A następnie dodajemy wszystkie składniki. Śmietany akurat używam tortową, ale to jest jedyny tłuszcz właśnie z tej śmietany, jaki jest użyty w tych faworkach. Na początku mieszam to wszystko łyżką. Jak to się względnie połączy, to będę wszystko wyrabiał ręcznie już dalej. I zapomniałem, jeszcze razem z mąką była też mała łyżeczka proszku do pieczenia. I pora teraz na ręczne wygniecenie ciasta. Wygniecione ciasto zawijam w folię i jeszcze ląduje do lodówki jakieś pół godziny, żeby trochę ciasto odpoczęło. Następnie lekko podsypujemy deskę i rozwałkowujemy ciasto. Ciasto najlepiej rozwałkować na jakieś 2-3 mm, jeżeli się uda, wtedy faworki wychodzą fajniejsze. Teraz pora wycinać paski, około 2 cm, no 3 szerokości. W środku też tych pasków wycinamy otworek, przez który będziemy przewlekać ciasto. Tu przewlekamy właśnie przez ten otwór, co jest wycięty w środku, tak żeby wyglądał jak klasyczny faworek. A następnie wszystko układamy na blachę wyłożoną papierem. Całość będzie pieczone w piekarniku, temperatura około 180 stopni,
między 8 a 10 minut. Ważne, żeby to po prostu lekko się zarumieniło, ale trzeba pilnować, żeby nie przypalić. Gotowe faworki przekładamy najpierw na taki ruszt, żeby trochę wyschnęły, bo na początku one jeszcze są dość miękkie. Ale jak przeschną, to właśnie można spokojnie już wyciągać na talerz i podawać. Można całość posypać cukrem, pudrem, ale ja tu już jak dietetycznie, to dietetycznie. Tu już mamy gotowe faworki, tak się prezentują. Można je jeszcze posypać cukrem, pudrem, ale my spróbujemy takie zwykłe. Znaczy nie są to takie jak z tłuszczu, wiadomo, że to bardziej dietetyczne, rzadko kiedy coś dietetycznego jest, ma taki sam dokładnie smak jak danie to normalne, ale jako ciasteczka takie całkiem dobre. Więc jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zostawcie na dole. I do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej!